Cześć wam, witam was w kolejnym filmie i przed nami Q&A bez tabu. Powinnam ten film nagrać już jakiś czas temu, ale niestety nie mogłam się zebrać, ponieważ ciągle coś się Działo w moim życiu miałam sporo wyjazdów, sporo pracy, pracy też takiej salonowej i ciężko po prostu było mi usiąść na chwilę i też poświęcić czas, żeby też zebrać myśli swoje do kupy i żeby wam przekazać wszystko. Co chciałabym wam przekazać? No i tak, w moim życiu nastąpiły wielkie zmiany, ale to już pewnie większość z was wie z Instagrama, nie jestem już i mam chłopaka. No, tutaj ta informacja powinna być przeze mnie przekazana w trochę inny sposób. W zasadzie miałam na to zupełnie inny pomysł, ale niestety TikTok i portale plotkarskie nas ubiegły. Nie chciałam tak szybko informować kogokolwiek o mojej nowej relacji, dlatego że. Jest to naprawdę diametralna zmiana w mojej głowie, w moim życiu, w moim otoczeniu, w mojej rodzinie I, i po prostu chciałam sobie to wszystko tak na spokojnie poukładać. Chciałam po prostu wejść w tą nową relację z taką świeżą głową i bez. Bez takiej obawy, że ja muszę się z czegoś komukolwiek tłumaczyć, albo że po prostu muszę się spowiadać ze wszystkiego, aczkolwiek obiecałam Wam kiedyś, że jeżeli coś się zmieni, to będziecie wiedzieć jako pierwsi. Niestety, nie z mojej winy, nie dowiedzieliście się tego ode mnie, ale już wiecie, więc chciałam Wam tylko powiedzieć, że po prostu w mojej głowie gdzieś tam, no wyglądało to po prostu zupełnie inaczej i. i Brakowało mi takiego czasu, gdzie no, mogłabym właśnie z wami usiąść tak jak tutaj teraz i powiedzieć: słuchajcie, coś się zmieniło. A tak to troszeczkę powiem Wam szczerze, że miałam takiej nerwówy, bo strasznie mnie wkurzały te filmy i jakoś tak poczułam pierwszy raz w życiu, że, że ktoś wchodzi z butami po prostu do mojego życia i, i to po prostu nie było miłe, i to nie było fajne, bo jeżeli dwójka ludzi chce o czymś powiedzieć, to prędzej czy później to zrobi i uważam, że takie. Usilne tworzenie jakichś takich filmów, postów i, i artykułów, no po prostu nie jest przyjemne. Oczywiście ja liczę się z tym, ponieważ jestem osobą publiczną, ale mimo wszystko po prostu jakoś tak w niektórych tych materiałach zabrakło mi takiego dobrego smaku. Więc jak już wiecie, że jestem w związku, jestem bardzo szczęśliwa, to teraz przechodzimy do innych pytań, ponieważ większość pytań przy, przy właśnie QA, jak ogłosiłam, że będę robić, no to właśnie było. Czy potwierdzam związek z Tomkiem? I teraz kolejne pytanie. Jak idą postępy w moim nowym domu? No i tutaj ta sytuacja jest bardzo ciężka i bardzo skomplikowana i zawiła, ponieważ deweloper, który zajmował się inwestycją, niestety ma problemy finansowe i wygląda to tak, że ten dom powinien być oddany dwa lata temu. I mogłabym sobie już tam w nim mieszkać, ale niestety, moi drodzy, tutaj y, po prostu inwestycja nie jest skończona i ona wygląda dokładnie tak, jak wam nagrywałam. Film wam się wyświetli tutaj, a jeżeli się wam tutaj nie wyświetli, bo zapomnę go załączyć, to dodam wam po prostu w opisie filmu i nic od tego czasu się nie zmieniło. Oczywiście ja sobie tam powolutku robię mój projekt y, domu i, i pracuję z architektem, ale jesteśmy na takim etapie właśnie y, układu funkcjonalnego. I to wygląda tak, że po prostu jest... Pusta przestrzeń, a my sobie wydzielamy poszczególne, poszczególne strefy i właśnie mówimy, na przykład, tutaj będzie jadalnia, tutaj będzie to, tutaj będzie to, tak jakby dzielimy ten dom na poszczególne części, ale na razie nie wybiegliśmy jeszcze poza właśnie ten temat. Ale już jesteśmy blisko, tylko muszę się po prostu spotkać na jakieś właśnie takie spotkanie online, żeby móc zaakceptować dalszą część projektu, ponieważ już coś tam jest nowego zrobione i też tak sobie pomyślałam, że właśnie jak będę miała takiego kola, to też chciałabym coś nagrać. Nie mam zielonego pojęcia co tam się zmieniło w tym projekcie, ale też chciałabym właśnie się tym z wami podzielić. Ale kiedy ja wprowadzę się do tego domu? Zielonego pojęcia nie mam. Na pewno nie jest to miła sytuacja, jest to stresująca sytuacja i ja zawsze mm, mówiłam coś takiego, że dziwię się ludziom, którzy po prostu kupują sobie na przykład dom który nie jest jeszcze domem, tylko po prostu jest dziurą w ziemi. I ja, właśnie kupując ten dom, byłam taka spokojna, ponieważ on wyglądał dokładnie tak jak teraz, tylko nie było bramy garażowej. No, a widzicie, nie ma reguły, więc, więc tak, mogłabym się tym bardziej stresować, ale mm, jakoś tak mam chill, luz i, i no co mam zrobić? No, po prostu mogłabym płakać w poduszkę, bo nie ukrywajmy, ale taka inwestycja jest pierońsko droga. Ale wiem, że niczego to nie zmieni i będę tylko po prostu zestresowana, znerwicowana. Nie będę jeszcze bardziej spać w nocy, więc czekam, czekam cierpliwie. Może coś się zmieni. Jak się zmieni, to na pewno tutaj będę Wam updateować. A póki co, to po prostu jak będę mieć spotkanie z architektem, to Wam tam pokażę jakieś smaczki, chociaż w sumie nawet nie wiem, co tam będzie do pokazania, ale Wam to e, nagram. Kolejne pytanie, co myślisz o związkach. Na odległość. I tutaj w tym temacie też wiele się zmieniło, ponieważ ja nigdy nie byłam w żadnym związku na odległość i myślałam, że jestem taką osobą, która potrzebuje bardzo dużo takiego, mm, takiej bliskości, wspólnie spędzanego czasu i że nie byłabym w stanie być na odległość, że byłoby to bardzo trudne i też wcześniej sobie myślałam, że pewnie takie związki się szybciej skończą, ale troszeczkę można powiedzieć, że teraz jestem w takim związku, no bo Tomek jest bardzo, bardzo zajęty, on bardzo dużo trenuje, dużo wyjeżdża na mecze, bardzo dużo nie ma go w domu, więc więcej powiedzmy chyba dni, może nie, bo teraz mieliśmy intensywny też czas taki wspólny, bo byliśmy razem na wakacjach i rzeczywiście mieliśmy tych dni troszkę dla siebie, ale też powiedzmy, że pół na pół go nie ma i da się. Jeżeli zależy wam na kimś i jeżeli fajnie dogadujecie się z drugą osobą, oboje się wspieracie i oboje chcecie mieć ze sobą kontakt, to uważam, że da się, że można i że ten związek może być fajny. Z takich plusów, które zauważyłam, niewątpliwie jest to, że za sobą na pewno tęsknimy i jak już się ze sobą widzimy, to wykorzystujemy ten czas do maksimum i jest to super miłe, bo nie wiem, chyba nigdy wcześniej nie czułam jakiejś takiej tęsknoty za drugim człowiekiem, a z drugiej strony, jak się widzimy, to nie czułam takiego przyjemnego, takiego ciepła, że wiecie, że ta druga osoba jest, że właśnie można z nią pogadać, można się przytulić, poczuć jej zapach, pójść razem coś zjeść, więc to jest na pewno super. I wcześniej nie miałam żadnego pojęcia, jak wyglądają związki na odległość, więc wypowiadałam się w zasadzie na jakiś temat, nie mając pojęcia, i to też jest dla mnie nauka, żeby po prostu nie gadać głupot, jeżeli się nie doświadczyło jakiejś sytuacji. Kolejne pytanie. I to jest bardzo ważne pytanie, czy będę pokazywać swój związek publicznie. No i tutaj tak jak na początku troszeczkę napomknęłam, ja bałam się y, takiego publicznego pokazywania związku i oboje z Tomkiem zdecydowaliśmy, że takiego związku mieć nie będziemy i że zachowamy to dla siebie, ale niestety nie mogliśmy. Więc, więc wygląda to tak, że no bo jesteśmy osobami publicznymi, oczywiście prędzej czy później e, ktoś by się zorientował, że my jesteśmy razem. Tutaj nastąpiło to prędzej, dużo prędzej, e, dużo, e, za szybko prędzej, no i dodaliśmy wspólne zdjęcie. Natomiast miałam taką myśl, że moje poprzednie doświadczenia z pokazywaniem związku nie były najlepsze. I troszkę, jak się ma taki związek publiczny, to dużo rzeczy robi się, bo, bo coś ładnie wygląda, bo coś wypada. I troszkę tak z perspektywy oczywiście czasu, bo jak się tkwi w takim związku, to tego nie widać. Ja mówię to jako ja, jako Sylwia, ja się nie wypowiadam za inne związki publiczne, ale... U mnie było coś takiego, że ja miałam wrażenie, że mój związek jest świetny, on był, bo, bo nagrywaliśmy, spędzaliśmy razem dużo czasu i tak dalej, ale mm, mam wrażenie, że, że, że takie nadmierne pokazywanie takiego związku po prostu go niszczy. I ja chciałabym tego uniknąć, ponieważ no już zaznałam takiego życia i na pewno nie chciałabym się dzielić swoim związkiem aż tak bardzo, na pewno nie chciałabym nagrywać vlogów z naszego życia prywatnego, ponieważ po pierwsze nie mamy tego czasu ze sobą aż tak dużo, żebym chciała marnować ten czas na nagrywanie vloga i po prostu to, co jest między nami, chciałabym zachować. Dla nas, ale oczywiście na pewno jakieś zdjęcia będą się pojawiać, na pewno jeżeli będzie się działo coś ciekawego, to pewnie wrzucimy jakąś storkę albo, albo coś w tym stylu. Natomiast dużą część tego związku chciałabym zachować dla nas, żeby to była właśnie moja prywatność i wydaje mi się, że jest to takie zdrowe podejście. Nie będę go trzymać w szafie, nie będę go ukrywać, on też mnie trzymać w szafie nie będzie, bo już wiecie, że jesteśmy razem, ale nie chcę, aby po prostu. Ten związek był też Waszym związkiem. To jest nasz związek, jest nam dobrze, wiecie, że jesteśmy razem i, i to tyle. Kolejne pytanie: Jak wyglądają moje relacje z siostrami i dlaczego nie mam kontaktu z pozostałymi dwoma? No i tutaj to jest totalna bzdura, bo też w którymś z poprzednich filmów właśnie z, z Natalią mówiłyśmy, że. Mm, Wszystkie ze sobą mamy bardzo dobry kontakt, tylko że nasze pozostałe siostry, czyli Marta i Karolina, nie chcą być osobami publicznymi. Im się ten świat kompletnie nie podoba. Yy, one sobie bardzo cenią właśnie prywatność, spokój, cenią sobie to, że mogą mieć normalne takie życie, no takie normalne życie, bo, bo życie publiczne yy, wiąże ze sobą bardzo dużo. Yy, Ograniczeń, bym powiedziała, i one się do tego kompletnie nie nadają. W sensie takim, że po prostu tego nie chcą. Więc, jak na przykład kiedyś Marta chętnie nagrywała ze mną filmy, i pamiętam, że robiłyśmy jakieś takie testy jedzenia, czy jakieś właśnie vlogi i tak no to po prostu Marta to robiła z własnej nieprzymuszonej woli. A już ostatnio zauważyłam, że na przykład, jak przychodziłam do salonu z kamerą, to ona tak się peszyła tej kamery, krępowała. I nie do końca czuła się komfortowo, więc ja też nie chcę komuś czegoś narzucać, bo ja e, uważam, że każdy powinien mieć prawo do zachowania własnej prywatności, mimo że ona jest siostrą osoby publicznej, vlogerki, nazywajcie to jak chcecie. A z kolei nasza siostra Karolina nigdy nie chciała uczestniczyć w jakichś takich właśnie nagraniach. Pamiętam, że ja ją tak strasznie namawiałam i prosiłam, żeby na Sisters Tag, bo ja bardzo chciałam nagrać taki film. I bardzo chwaliliście w ogóle Karolinę w tym filmie, i była bardzo fajna atmosfera, śmiałyśmy się, ale ona po nagraniu tego filmu powiedziała, że to był dla niej niesamowity stres. Więc po co komuś yy, dokładać stresu, gdzie tak naprawdę już nasze życie jest dość mocno stresujące? Myślę, że każdy jest się w stanie pod tym podpisać. Więc ja też nie chcę robić niczego wbrew moim siostrom, więc tak się złożyło: jest nas cztery. Ja i Nati jesteśmy w tym świecie internetu, a Marta i Karolina wiodą życie poza internetowe i wszystkim jest z tego powodu bardzo dobrze. Aczkolwiek ja, słuchajcie, marzę o tym już od jakiegoś czasu, od kilku lat, że chciałabym sobie zrobić taką ładną, siostrzaną sesję zdjęciową. I mam nadzieję, że wtedy dziewczyny się zgodzą i że zrobią jeszcze z mamą. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. I że dziewczyny do tego namówię, aczkolwiek zawsze jak właściwie są jakieś święta albo coś takiego i spędzamy czas razem, bo w zasadzie rzadko kiedy możemy być w czwórkę razem. Zresztą teraz ja i na tym mieszkamy w Warszawie, więc to już w ogóle jest trudno. No to właśnie rzadko mamy taki czas, żebyśmy były razem i, i ciężko jest się spotkać, ale jak już jesteśmy i pamiętam, że czasami wyciągam telefon, chodźcie na zdjęcie, dobrze było, nie, ja brzydko wyglądam, ja coś tam wiecie. Im więcej osób na zdjęciu, tym większy problem, ale to jest takie moje marzenie. I mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Czy działa część męska w salonie w Warszawie? Od jakiegoś czasu już mam fryzjera, który zajmuje się strzyżeniem męskim, ale jest to tylko jedna osoba, więc można powiedzieć, że działa. Ale, żebym była taka usatysfakcjonowana z funkcjonowania tej strefy męskiej, to jeszcze nie do końca. Wszystko jest przede mną więc na pewno małymi kroczkami do przodu nie chcę robić po prostu niczego wbrew sobie i jeżeli tylko będzie więcej klientów tych, właśnie więcej klientów męskich w moim salonie, to oczywiście będę zatrudniać kolejne osoby, aby pracowały właśnie w tej strefie, bo ja tak strasznie kocham to miejsce i uważam, że ono się marnuje, nie jest wykorzystane, ale tak jak wam powiedziałam już wcześniej, ja teraz mam bardzo duży luz i, i nie chcę... Nie chcę po prostu e, gdzieś tam e, się zajeżdżać, i, i też nie chcę po prostu mącić sobie w głowie i się zastanawiać, Jezus, Maria, mam takie piękne miejsce, a stoi na przykład puste, bo tylko powiedzmy było dwóch klientów w ciągu tygodnia. Bo czasami tak się zdarza, dwóch męskich, ale mm, mam luz. Co będzie, to będzie. Jestem zadowolona tak całościowo z salonu w Warszawie, więc na pewno powolutku, małymi kroczkami zajmiemy się tą strefą męską, bo tak naprawdę. Od dwóch miesięcy dopiero coś tam się ruszyło. Jak zareagowałam na hejt po ujawnieniu związku z Tomkiem? I tych pytań też było bardzo, bardzo dużo. Yy, I rzeczywiście yy, ja nigdy chyba yy, będąc w tym takim świecie internetowym nie doświadczyłam takiego hejtu, jakiejś takiej nienawiści ze strony innych ludzi. Yy, nie miałam na pewno nigdy takiego poczucia, że o Jezu, jakaś taka duża grupa osób mnie nie cierpi. Tutaj no, pojawiały się różne komentarze, ale przyznam Wam, że jak zaczęłam mm, czytać te komentarze, to Tomek od razu mi mówił: Co ty czytasz? Przestań, przestań to czytać, i ja przestałam czytać te komentarze. Natomiast moi znajomi wysyłali mi na przykład screeny poszczególnych. I one naprawdę były mocne. I powiem Wam, że ludzie prywatnie w ogóle życzyli mi y, bardzo złych rzeczy. Nawet nie wiem, czy tutaj mogę powiedzieć jakich. Możecie sobie wyobrazić. Takich. Pisali naprawdę okropne rzeczy. I co najgorsze, to albo to były dzieci, małe dziewczynki, albo to były kobiety w wieku 50-60 lat. Więc yy, byłam w szoku, ale w żaden sposób na mnie to nie wpłynęło. Mam wspierającego partnera i i absolutnie nie wolno przejmować się takimi rzeczami. Więc tutaj też chciałabym powiedzieć kilka słów do was, że jeśli właśnie wyborykacie się z jakimś hejtem albo z nienawiścią ze strony rówieśników, czy nawet nierówieśników, w moim przypadku to nie byli rówieśnicy, więc nawet nierówieśników, to po prostu najlepiej jest olać i kompletnie się tym nie przejmować, bo niestety, ale ludzie bardzo często kierują do nas brzydkie słowa Y, które myślą o sobie. Jakby to Wam zobrazować, czyli na przykład ja czuję się gruba i czuję się brzydka i, i, i czuję się za całą źle, to komuś bym napisała, że jest brzydki, gruby i że on się za sobą źle czuje. Wiecie o co chodzi? Że po prostu to jest takie odbicie lustrzane. Więc to, co ludzie Wam piszą albo mówią obrzydliwego, to nie jest o Was, tylko to jest o tych ludziach, więc nie warto się tym przejmować. Musicie znać swoje poczucie własnej wartości, musicie wiedzieć, kim jesteście. A na pewno jesteście świetnymi osobami i ważne, żeby po prostu nikomu nie robić krzywdy i żeby po prostu być dobrym człowiekiem, a ludzie będą zawsze gadać. Dlatego po prostu głowa do góry, plecki wyprostowane, pierś wypięta i lecimy do przodu. Czy jest coś, co ci w sobie przeszkadza? No rok temu bym mogła tutaj wymienić bardzo dużo rzeczy, bardzo, bardzo dużo. Ale teraz tych rzeczy jest zdecydowanie mniej, bo ja miałam taki bardzo intensywny rok właśnie pracy nad sobą, chciałam się rozwinąć duchowo na przykład. I, i chciałam się bardzo zmienić. Chciałam być lepszym człowiekiem, pracowałam naprawdę ciężko na, na terapii i, i to był fantastyczny rok pod takim względem takiej właśnie, takiego czasu dla mnie, czasu samej ze sobą. I bardzo dużo rzeczy u siebie przepracowałam, ale tak na szybko, gdybym miała powiedzieć, co mi we mnie przeszkadza, to chyba to, że już od jakiegoś czasu obiecuję sobie, że będę zasypiać wcześniej, a tego nie robię, czym wyrządzam sobie krzywdę, ponieważ ja nie śpię w nocy, a później muszę wstawać, pracować i jestem po prostu zmęczona i nie do życia. Nie mam energii. I ostatnio właśnie mm, tak bardzo źle się czułam, że poszłam zrobić sobie wszystkie badania, wszystkie. No i uwaga, okazało się, że mam podwyższony cholesterol z tych wszystkich badań, całej listy badań, więc muszę to powtórzyć i zrobić takie rozbudowane te badania, żebym wiedziała co i jak. Yy, za tydzień mam wizytę u lekarza, więc muszę to zrobić w tym tygodniu. I, i, i do tego stopnia się źle czułam, że mówię, nie no, ja muszę zrobić te badania, bo coś jest nie tak, bo ja jestem zmęczona. A jak człowiek ma być niezmęczony, jak nie śpi w nocy? Więc troszkę mnie wkurza to, że właśnie kosztem jakichś tam pierdółek, TikToczków, FaceTime'ików i innych właśnie, ja nie śpię, a później jestem zmęczona. To mnie wkurza. Wkurza mnie w sobie, co jeszcze mnie wkurza? Może trochę taka obojętność na, na jakąś taką krzywdę, którą mi ktoś wyrządza. Bo kiedyś miałam tak, że się bardzo przejmowałam i właśnie... Nad tym też pracowałam, a teraz mam tak, że jestem obojętna, że mało rzeczy mnie y, dotyka i że wszystko, co dzieje się w moim życiu, jestem w stanie sobie racjonalnie wytłumaczyć. I na przykład y, właśnie jak zadawaliście mi bardzo często pytania, czy y, nie żałuję jakichś zakończonych relacji w moim życiu, to ja powiem Wam, że czuję ogromną ulgę i czuję tak, jakby mi kamień spadł y, y, z serca, że, że jestem wolna. Że tak jakby rzeczywiście wiele moich takich znajomości, relacji się podcinało, zakończyło, ale ja czuję, że jestem wolna i czuję taką po prostu przestrzeń i, i duże możliwości na, na takie prawdziwe relacje, na, na szczere relacje, bez, bez toksycznych znajomych, którzy zazdroszczą, którzy źle życzą. I jestem z tego powodu szczęśliwa, aczkolwiek właśnie mam jakieś takie, nie wiem, trochę może znieczulice, na rzeczy, które robią mi ludzie, ale z drugiej strony wisi mi to, no bo ci ludzie nie są dla mnie na tyle istotni, aby y, mogą mnie to dotknąć, że na przykład jakaś tam przyjaźń się zakończyła. Kolejne pytanie. Kiedy byłam ginekologa i czy badam się regularnie? Wydaje mi się, że też wiele razy opowiadałam tą historię, ale już nie pamiętam przy okazji jakich filmów, no bo niestety sporo filmów usunęłam z mojego kanału, ale właśnie opowiadałam kiedyś historię i miałam taką przykro, przykrą sytuację w moim życiu, że poszłam do ginekologa, który mnie skierował na szereg badań i miałam podejrzenie nowotworu złośliwego szyjki macicy. I bardzo dużo tych badań cały czas musiałam robić i na jedno badanie czekałam chyba 3 tygodnie, więc bardzo długo i byłam w tym czasie naprawdę bardzo, bardzo zestresowana. Okazało się, że wszystko jest w porządku, natomiast od tego czasu powiem Wam, że ja badam się regularnie. I luty jest moim miesiącem ginekologa i co roku w lutym właśnie się badam i to jest bardzo ważne, więc też sobie tego przypilnujcie, żeby właśnie robić sobie takie badania z krwi okresowe i żeby chodzić do ginekologa, baby, dziewczyny, bo ja to po prostu czasami słyszę, że niektóre dziewczyny mają 25-6 lat, a nie był ginekologa. Halo! Powinno się iść do ginekologa, chyba jak się dostaje pierwszą miesiączkę, nie jestem pewna, nie jestem specjalistą, ja wiem na pewno, że ja byłam u ginekologa pierwszy raz, jak miałam 17 lat, bo miałam tam jakieś problemy i właśnie poszłam do ginekologa. Nie chodziłam regularnie, na pewno, bo pamiętam, że był okres, kiedy chyba przez 4 lata nie byłam, ale teraz to jest absolutny must have, żeby zadbać o swoje zdrowie i żeby wiedzieć, czy wszystko jest w porządku, więc tutaj proszę Was jako... Wasza koleżanka, żebyście robili sobie okresowe badania z krwi i żebyście po prostu chodzili do ginekologa, żeby sprawdzić, czy wszystko u Was ze zdrówkiem jest w porządku. Twoje największe marzenie? Moim największym marzeniem zawsze było to i zawsze Wam to powtarzałam od wielu, wielu, wielu lat. W ogóle znalazłam ostatnio jakieś Q&A 10 lat temu. Szok. Ale to było na moim blogu. E, blogu, blogu. E, I tam odpisałam nawet, że marzę o takim wewnętrznym spokoju. I ja teraz właśnie zaznałam wewnętrznego spokoju. Jest mi naprawdę bardzo dobrze i, i, i ja absolutnie nie chcę, żeby było lepiej. Niech będzie tak, jak jest, bo zawsze jak jest super zajebiście, to później jest takie wtrzuuu i sinusoida i jest bardzo źle. Ja nie chcę, żeby było super zajebiście. Niech będzie tak dobrze, jak jest teraz, bo czuję właśnie ten wewnętrzny spokój, jest mi miło, jest mi fajnie, czuję się dobrze, czuję się dobrze ze sobą, czuję się dobrze z ludźmi, którzy są obok i... Po prostu jestem zadowolona z tego, jak moje życie się potoczyło. Ostatnio właśnie byłam na, na terapii i w związku z tym, że miałam urodziny, a moja terapeutka wie, że ja nie cierpię swoich urodzin, bo zawsze miałam coś takiego, że czułam po prostu taki, taki strach przemijania, że, że jakby urodziny i sylwester, że coś nie wróci. I było mi z tym źle, a teraz po raz pierwszy, po raz pierwszy w całym moim życiu miałam fantastyczne urodziny, cudowne uczucie, że właśnie to już nie wróci. To przemijanie dla mnie yy, po prostu jakoś tak zadziałało na plus, bo ja nie chcę tego co było. Ja nie chcę nawet myśleć o tym co było. Ja jestem tu i teraz, cieszę się z tego co jest i mam wielką nadzieję, że jutro, pojutrze też to tak będzie wyglądać, ale nie skupiam się na tym, co będzie. Skupiam się na tym, że teraz jest tutaj cudownie i bardzo, bardzo doceniam to, że jestem tutaj i nie mam mnie tam. To jest świetne. I, I powiem Wam, że ja rzadko płaczę i ciężko jest mi się tak uzewnętrznić, żeby płakać, a właśnie wtedy na tej terapii się rozpłakałam i powiedziałam, że jestem wdzięczna. Po prostu jestem wdzięczna, że to wszystko jest już za mną. I teraz jestem nową osobą, z nowym życiem, nowymi możliwościami, mam przy sobie moją wspaniałą rodzinkę, mojej siostry i to jest piękne. No i ostatnie pytanie, moi drodzy. Widzicie, też troszeczkę się wzruszyłam, bo tutaj głos mi się łamał. Jeżeli tutaj jesteście dobrymi obserwatorami, to na pewno to wyłapaliście. Ostatnie pytanie. Czego w swoim życiu jestem najbardziej dumna? Uff. No, wzruszyłam się troszeczkę. <laughs> no właśnie z tego, że Pomimo bardzo dużych przeciwności, pomimo ogromnych kłód rzucanych mi pod nogi z każdej strony, pomimo tego, że w mojej rodzinie nastąpiła ogromna tragedia i, i, i to zawsze będzie dla mnie przykre, mm, ja jeszcze wtedy otworzyłam nowy salon, przeprowadziłam się do nowego miasta, że po prostu, że ja to przetrwałam. I to jest dla mnie piękne, że wyszłam z tego silniejsza i po prostu czuję się jak zwycięzca, bo jestem zupełnie nową osobą i, i po prostu z tych wszystkich takich brzydkich doświadczeń wyciągnęłam wnioski, które pozwolą mi na dużo przyjemniejsze życie. I to jest super. No i to w zasadzie tyle, co chciałam powiedzieć, bo wydaje mi się, że, że to jest najważniejsze. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze QA, za dzisiejsze pogaduchy i widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to zapiszcie sobie w notatkach, bo chcę robić to QA tutaj z wami regularnie, żebyście wiedzieli na bieżąco, co u mnie. I jeszcze raz wielkie dzięki. I jeżeli nie jesteście w, w mojej grupie, w kanale nadawczym, to koniecznie tam wpadajcie, bo tam będę Was informowała o różnych takich nowinkach. A troszkę tutaj rzeczy y, mam na tapecie, więc wpadajcie. Dzięki, wielkie jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa-pa!